Galerii Stalowa na wystawie Obraz Słowa Tradycja możecie Państwo obejrzeć 9 moich obrazów. Jeden to jest takie kombo, które z poprzednich lat, był na poprzedniej wystawie. Natomiast 8 pozostałych to są zupełnie nowe prace olejne na płótnie. W sumie dla mnie to jest cały czas malowanie jednego obrazu, ale tak oczywiście w tej warstwie wizualnej dużo się zmieniło. Dotychczas malowałam chusty, takie dekoracyjne, pełne różnych motywów, wzorów, a na potrzeby tej wystawy zbiorowej trochę się moja koncepcja zmieniła, bo się pojawia figuracja, ale nie jest ona skupiona wokół postaci, tylko ciągle jest skupiona wokół zasłony, wokół tkaniny, tylko znaczeniowo ta tkanina przestała obracać się wokół dekorum, a zaczyna dotykać problemu związanego z tradycją, może nawet nie problemu, tylko tematu związanego z tradycją. Moje obrazy można czytać. Po długich rozważaniach, jak nazwać to, co robię, doszłam do wariantu obraz literacki, ponieważ mój obraz, niezależnie od tego, czy zawiera tekst w formie pisma, skryptu itd., jest zawsze oparty na jakimś tekście. Od wielu lat mieszkam i tworzę w Egipcie, mam własne atelier, współpracuję z różnymi artystami na tamtejszym rynku sztuki i od bardzo wielu lat fascynuje mnie po pierwsze sztuka starożytnego Egiptu, sztuka arabska, sztuka islamu i bardzo szeroko rozumiany dialog kulturowy. W związku z tym rzeczywiście to, co Państwo widzą w moich pracach, to są to głównie hieroglify oraz różne warianty pisma arabskiego, co wynika właśnie z tego, z faktu, że mieszkam w Kairze. Natomiast teksty, które staram się za pomocą metod wizualnych przekazać i zainteresować nimi widza, są bardzo różne. Są to teksty polskie, na przykład mogę wspomnieć, że w zeszłym roku zrealizowałam dosyć duży projekt w związku ze stuleciem Wisławy Szymborskiej i wszystkie teksty właśnie zostały przetłumaczone na język arabski i były wizualizowane przeze mnie. Ale są to też teksty poetów arabskich, perskich, Gandhiego, którego możecie Państwo zobaczyć właśnie na wystawie w Galerii Stalowa, więc są to bardzo różne. Mają wspólny mianownik, są to teksty o tym, że świat jest naprawdę pięknym miejscem, w którym wszyscy jesteśmy wędrowcami, którzy mają bardzo dużo do odkrycia. To, co nie wpada może w pierwszej chwili w oko, to, że zaczątkiem tych prac są teksty też. I wszystkie one mają w sobie teksty bądź hebrajskie, bądź aramejskie i nawet w dwóch wypadkach teksty jidysz na przykład. I właśnie ta taka interakcja obrazu, słowa, która w tradycji żydowskiej jest bardzo silna, zakorzeniona, to nie jest to, co się współcześnie mówi, prawda, że obraz musi zastąpić słowo. Nie, one współgrają i obraz jest często dopowiedzeniem i interpretacją, a czasem też poprzez zestawienie nowe obrazu albo kombinacje różnych wersetów, które normalnie nie są zestawiane, nie są koło siebie, uzyskuje się nowe znaczenie. Także obraz staje się też i komentarzem. Może wycinanka żydowska jest znana no, wedle znanych nam źródeł od XIV wieku i ewoluowała w różnych krajach, była różna, a szczególnie rozkwitła w Europie Wschodniej. Wśród Żydów właśnie Polski, Ukrainy, Rumunii i to były koronkowe prace zupełnie takich no, nieprzygotowanych jakoś artystycznie do tego ludzi, po prostu z potrzeby ducha, z potrzeby podążania za tym przykazaniem upiększania
przykazania. Jest coś takiego, że każda, powiedzmy, spełnienie chociażby rytuałów świątecznych wymaga jak największego starania i jak największego takiego uwznieślenia w sposób też i artystyczny tego wydarzenia. Także ja stąd z miłości do tej dawnej wycinanki żydowskiej zaczęłam się akurat tą techniką posługiwać. Ale robię to na swój sposób, to znaczy wiele jest podobieństw, ale wiele jest różnic i właściwie stale eksperymentuję. Zaczyna się przeważnie od wyboru wersetów i zestawienia wersetów i to jest pierwszy etap pracy. Dopiero potem przenoszę to na rysunek czy kolejne próbne rysunki i z tego dopiero jak już wykończę to przenoszę na papier, z którego wycinam. Czasem wycinam z dwóch papierów różnych i potem bardzo różnie wykańczam te wycinanki. Maluję, te dawne były malowane, ja często robię gładkie, a tło z kolei maluję, to są już moje eksperymenty. No i bardzo ważne są symbole, symbole żydowskie, które, albo czasem moje, jakieś własne, ale te symbole właśnie muszą współgrać z tekstem i to dla mnie jest bardzo ważne, żeby to się łączyło, żeby jedno dla drugiego było ilustracją czy komentarzem. No i potem wycinam nożykiem. Nożykiem wycinam, nożyczkami też, część takich drobiazgów różnych, które potem podkładam innym kolorem, innym papierem, na przykład tu, oj, tutaj bardzo dużo podkładałam, to wymaga rzeczywiście precyzyjnej roboty, dlatego że trzeba się wpasować pod te malutkie litery, pod te zwierzęta, te jakieś tam rogi jelenia czy gryfa. No i potem naklejam, a jeszcze osobna rzecz to jest właśnie malowanie tła.